Jezus! Maria! Nie, 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 nie! Cześć, siemano, witajcie moi drodzy, ja jestem Mateusz i witam was w Deforeście. Piąty odcinek, kolejne przygody w jaskiniach i może troszeczkę budowania, kto wie, kto wie. Oczywiście, kto jest nowy, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, kto jeszcze nie subskrybuje, klikajcie, zaznaczcie również dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się odcinek podoba, bo ostatnio mam mega zajawkę na Deforesta. No i cóż, skomentujcie jakiś film, Skomentujcie ten film oraz możecie udostępnić kanał lub film w celu, żeby się rozwijał, więc cóż, zaczynamy grę. Wow, i tymi pięknymi dźwiękami chcieliśmy was przywitać w kolejnym odcinku Deforesta. Dzisiaj jestem z Szymkotem. Przywitaj się. Cześć! Dobra, dziękuję bardzo. Dzisiaj, kochani, idziemy po piłę. Wiem, dawno nie było odcinka z Szymkotem, a planowaliśmy, żeby każdy odcinek był razem, ale jednego odcinka Szymkot nie mógł, a drugi... Ale ktoś tu powiedział, że Halloween ze mną to jest nie Halloween i nie czuć klimatu. No właśnie dlatego, bo ty, ja wiem, jaki ty masz charakter, ja cię znam, dlatego nie było Halloween z tobą. Dobra, ale dzisiaj, kochani, idziemy po piłę, więc będzie trochę mniej tego klimatu, dlatego że jestem z Szymkotem, Nie zesraj się. No, także tego, nie? A więc, kochani, też przede wszystkim prawdopodobnie dzisiaj będziemy zaczynali budować, tylko ja się muszę w końcu zdecydować. Kurde, ale rymuje w ogóle. Się muszę zdecydować, gdzie chciałbym ogarnąć bazę, bo ciągle nie wiem. Czy... To idziemy po jakieś schematy? Co? To my będziemy szli po jakieś schematy? Nie wiem, czy będziemy szli... O Jezu, jak się przestraszyłem, sarny. Nie wiem, czy będziemy szli po schematy, ale albo będę się osiedlał w tym miejscu tutaj, albo tam przy tym kraterze, jak mówiłem, albo jeszcze pomiędzy naszą bazą, a jachtem jest fajne miejsce, więc dzisiaj w tym odcinku będę musiał gdzieś wybrać. Prawdopodobnie tutaj, bo tutaj jest dostęp tak naprawdę do wszystkiego, a najwyżej jak będę chciał, to się mogę przeprowadzić. Nie musimy mieć przecież jednego domku tutaj. Szymko, ty już w ogóle gdzieś poleciałeś, nie wiem po co. Co ci się tak śpieszy? No nic, bo w sumie będziemy budować, no to ja też chcę coś zbudować, bo pomagam, nie jestem sam, musi działać. A w ogóle jak chcesz, to możemy jeszcze dzisiaj skoczyć po jakiegoś schematika, nie ma problemu. No to skaczemy. O kurde, wiecie. Dzieci, dziecko! No to mamy przejebane. Słyszę mutanta! O, nie. Tą dużą krowę! Jezu! On tupie! To jest... On tu jest, on jest, widzę. Gdzie on jest? Na dole czy u góry? Na dole. Dobra. I nie idzie w swoją stronę. Jezu, jak ja się go przestraszyłem teraz. Nagle... Ale dzieci, z tego co pamiętam, dzieci to był znak, że mutant jest w pobliżu, tak? Tak, bo one chodzą grupami. Gdzie on jest? Martwe płody. O kuźwa, jeszcze kanibale. Leci. Fuck! Jezus! Maria! Nie, 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 nie! Chyba biegnie do ciebie. Nie! Nie, 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 nie. Dobra. Ja pierdziel, jak się go zesrałem teraz! Jeszcze kanibale tutaj. Weź go zabij, ja sobie tylko oskuruję go. Jak się go zestrałem, jak powiedziałeś, że biegnie do mnie, ja go w ogóle nie widziałem, ja go tylko zobaczyłem, nie? To był moment. Dobra, leci na ciebie. A mieliśmy tylko do tamtego cave'a, Jezu! Mieliśmy tylko do tego cave'a iść. Weź go, szybko, zaraz go ubijemy. Dobra, mamy go! Boże drogi, czekaj, strzały najpierw, wszystkie strzały. Ja całą oczekiwał na to, że w końcu jakoś cię powali i czekałem, aż ty z nim poradzisz. Spokojnie. Można było zauważyć potem, że jakoś się na niego nie rzucałem. No, wiem. Zauważyłem to też.
ty gnoju, jeden wystawiłeś mnie. No, bywa, trzeba jakoś radzić w życiu. Aleś ty kurde dowcipny. Czy ja może jakieś... Dobra, lecimy. Dobra, lecimy, no dobra, lecimy to... do tego cave'a już. A ty już tam jesteś przy tym cave'ie, dobra. Czekaj, czy ja nie mam przypadkiem 3 paskudne pancerze? Dobra, na razie się wstrzymam, ale jak będzie trzeba... Ty, a ja nie mogę sobie zrobić przypadkiem pancerza z kości? My mamy dużo kości chyba, nie? Tak, wrócimy z cave'a. A chcesz się dzisiaj wybrać po jakiegoś schematika? Nie wiem, po wieży albo lotnie, albo coś? Chociaż najbliżej chyba mamy do tego... o, czekaj, bo tu są chyba jakieś zdjęcia, nie? Dobrze pamiętam? Jakieś książki... O, czekaj, coś tu mamy. Krzyż! Kolejne zdjęcie. To jest jakiś cave chyba zaznaczony. Ej, mordo, ale poczekaj na mnie, bo ty już se poszedłeś. To jak chcesz, Szymko, to możemy iść... najbliżej mamy chyba, jeśli chodzi o schematiki, to najbliżej mamy do rollercoastera, więc jeśli chcesz... O, jest piła w końcu! Chwila. Mamy w końcu tą piłę, kurde, ja się tak nie miałem doczekać tej piły. Ja bym kuszę chciał. Kuszę i tę wielką wieżę, ja bym po to poszedł. Kuszę? To jest chyba koło siebie. A ty chcesz te obydwie rzeczy za jednym razem zrobić? Gdzie ty idziesz? One są koło siebie, jakby więc. No dobra, to możemy iść, tylko gdzie ty idziesz i czemu mnie zostawiłeś znowu? O, czekam. A, faktycznie, czekam. Tu jest czekan jeszcze do zdobycia. Poprzednim razem chyba nie zdobyliśmy, tylko wyszliśmy jakimś innym cave'em, nie? Poprzednio chyba zrobiliśmy w ogóle... Czemu ty nie bijesz kataną? Bo wolę dzidę. I czemu ja się w ogóle nie przestraszę u ziomka, który zrobił mi plecy? Bo jesteś ze mną, mi się no właśnie, boi. Może dlatego. Ty, ja ciebie potrzebuję do towarzystwa w cave'ach. Mimo, że z tobą nie ma takiego klimatu, to jednak... To jednak z tobą się... Nie ma takiego gównianego, jest zdecydowanie lepszy. Każdy co. Nie, no po prostu... o Jezu. Dzieci. A, zabiłem ten... Quarta Kida. Nie, ja ci pomogłem kataną. O, tu jest jakaś dziewczynka. Czekaj, szmaty. Amunicja. Ej, w ogóle trzeba się kiedyś wybrać po całą znaczy po cały pistolet skałkowy. Jakiś... To można kiedyś. Jakieś te są. O kurde, napoje się przydadzą, czekaj. Sobie jeszcze zjem, znaczy zrobię sobie kilka leków, bo jeśli się okaże, że tutaj coś jeszcze wyskoczy. Czekaj, weźmy... Jejku, jak mnie wystraszyłeś tutaj. Tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. O kurde. Dobra, z tobą się już mniej boję w tych cave'ach, to jest o tyle... Spoko. Dobra, aha, i to pamiętam jeszcze niżej. Tak. Czy tu coś jest? Tu se weź, bo tu jest... Czaszki? Amunicja. Do pistoletu skałkowego. Trzeba się gdzieś wybrać po ten pistolet. On jest mocny i zabija na hita. Tylko trzeba wycelować dobrze. No właśnie, ale z niego trzeba wycelać dobrze. Ale co, co i za co? Ja jeszcze nigdy z niego nie strzelałem, w ogóle nigdy nie zdobyłem tego pistoletu jeszcze, ani chyba, ani jednej części nawet. Więc to by było powiedz. Ciekawe wyzwanie dla mnie. Jezu, czekaj. Powiedz kiedyś. A tu jest jakiś mutant, czy tylko... Oj. Dzieci. Oj, niepotrzebnie. Czekaj, mutant? Aha, nie, dzieci tylko, dobra. Dobra, daj mi chwilę, muszę się uleczyć. Jezu, no. Czekaj, bo mnie coś bije. Skąd? Nie, zejdź z liny. A, dzieci! Jak mnie to dziecko udupiło, ty. Dobra, weź czekan i wyjdziemy może sobie tak jak gra tego oczekuje on nas. Czekaj, tylko jeszcze pójdę zobaczyć, czy czekaj. Tu nic nie ma czasem. Piła za 500, za 600... Cat to był chyba kanadyjskie dolary, jeśli się nie mylę. Mateusz, bo jakby gdzieś wpadłem. Gdzie ty wpadłeś? Chodź tu. Czekaj, to dziecko nie żyje? Chyba nie żyje. Gdzie ty wpadłeś? Jest wodą. Co tu się... Jezu, jak tu jest głęboko! Gdzieś ty tam wpadł, ale to ja ci nie pomogę, nie mam jak. Zejdź po skałach. A nie masz tam jakiejś liny? Masz tam linę przecież.
No właśnie, no to wchodź do góry. O! Właśnie zapomniałem, gdzieś mamy sprzęt do nurkowania, to może coś tu jest ciekawego. Nie wiem, zobaczymy. Co? To wygląda jakby to było puste w środku, znaczy tam te na dole. Jakby tam, tam chyba tylko walizki są, ale nie, to tak, to są walizki, tam są walizki na dole? Chyba tak. Dobra, no to wiem wszystko. Na razie tylko papryki. W międzyczasie mogę was, kochani, zaprosić na Instagrama, bo go reaktywowałem, więc wbijajcie. Oczywiście też na grupę na Facebooku, no i możecie mnie dodać na Discordzie. Mam te fotki Dextera, tylko tam. Dokładnie. I jeszcze możecie wbijać na kanał Szymkota. A tu już chyba mówiłem nawet. Nie możecie, tylko musicie. Dokładnie, nie możecie, tylko musicie. No właśnie, nie możecie, musicie. Ty, a tu jest jakaś ściana w ogóle, żeby wejść czekanem. Jestem ciekaw, co tam jest u góry, ale nie wiem, czy tam chcesz iść. Dawaj szybko. Ściana, no. No tam gdzie znaleźliśmy czekan, tam można iść do góry jeszcze gdzieś. Możemy, można i raczej. Ja pierdzie! Czekaj, bo spadnę. Prawie spadłem, ale jakoś mi się udało wejść z powrotem do góry. Jezu! Znowu się czerwony robię jak w poprzednim odcinku, zajebiście. Ale stresa mi to teraz przyniosło. Myślałem, że już zginę. Dobra. Żyjemy. Czekaj, bo tu coś jest, jakiś cave dalej. Ja bym do niego już poszedł. Tu czekaj. Trzeba wejść po kółce skalnej. O, czekaj, wlazłem, patrz, nie musiałem zeskakiwać na sam dół. Fajnie. Dobra, jest git. Tylko, czekaj, ale ja nie chciałem chodzić po cave'ach, chciałem tylko zdobyć piłę i może ewentualnie te schematiki, a ty gdzieś... A raczej tu nie przyjdziemy już więcej. No dobra, niech ci będzie. Tu jest jedno dziecko, już a ubite. Będzie. Gdzie my idziemy, mordo? Nie wiem. Znam tylko cave'y, w których jest naprawdę potrzebna rzecz. No to świetnie, że znowu exploring jaskiń. Tak jak w poprzednim odcinku, zajebiście. Myślałem w ogóle w poprzednim odcinku, że znajdę jakąś fajną jaskinię i coś tam znajdę, a tak naprawdę gówno znalazłem. Tylko mutanta, tak naprawdę. O, coś ciekawego. Panie, patrz co znaleźliśmy. Czy my serio jesteśmy? Ty, a ja w ogóle zapomniałem, że na dole jest helikopter. Tam była ta... Boże, nie katana, jak to było? Ta... No ten nóż taki, Boże, nie miecz, Jezu, jak to się nazywa? Maczeta, dokładnie, maczeta tam była na dole w tym helikopterze, to pamiętam jeszcze. Szkoda, że my nie wrzuciłem wtedy wszystkiego po tym. Kurde, tu jest tyle rysunek drzewa. Tu jest tyle tych flar. Aż mi szkoda, że nie mam pistoletu na flary. Trzeba się będzie też wybrać w najbliższych odcinkach, ale to nie dzisiaj. To dużo. To nie dzisiaj, bo dzisiaj mamy co innego w planach. Ale w ogóle fajna jest ta półka skalna. Dobra, wracamy, mordo, bo nie lubię chodzić. Nie, ja nie lubię chodzić po cave'ach, więc wracamy. Czym prędzej. Czy coś tu jest? Nie wiem, ale ja mam taki trochę nauk sprawdzania wszystkiego. Że jak już chodzę po cave'ach, to wolę sprawdzić wszystko, żeby później nie było, że czegoś nie zdobyłem. Bo mi się już tak nieraz zdarzyło w innych grach. Znaczy... Na przykład? No tutaj może głupi przykład, ale w PUBG jak grałem, to miałem dużo takich sytuacji... No w PUBG jak grałem, to miałem dużo sytuacji, że nie sprawdziłem jakiegoś pomieszczenia i ktoś mi na przykład plecak trójkę zarąbał albo jakąś fajną broń. Także... No nie, jest noc. Gdzie my wyszliśmy? Wyszliśmy, jesteśmy aktualnie... czekaj, gdzie to jest? A przy domu. Dobra, kierujmy się może. A jak? Tak, tam. Czekaj, tam. A ty chcesz teraz iść po tom? Tak. Po schematik wieży, tak? Tak. Czekaj, tak. Bo mi się totalnie orientacja porąbała. Gdzie my jesteśmy? Chodź tu, to zobaczysz co dokładnie. A, chyba wiem, czekaj. Po drugiej stronie walczyliśmy z mutantem, tak? W sensie na lewo. No. Dobra. Tu są flary, dobra, to ja tutaj nic. Flary, jeszcze raz flary. Mak flary normalnie. Pozdro dla kumaty, dobra. Ty, a w ogóle to jest prawda, że na starszych wersjach Deforesta na tej wysepce. Aligator. A nie, nie prostówka. Jejku, nie strasznie. Na tej wysepce był kot. No właśnie, o to się tak, chciałem zapytać. Tylko mi przerywałeś i powiedziałeś ciekawostkę zamiast mnie.
trzeba się streszczać, Dexter. Czemu się streszczamy? Co się dzieje? Mówisz, że trzeba się streszczać z tym, że jak coś mówisz. A nie, myślałem, że chodzi ci o to, że ten... No, ale jak jeszcze tamten kopkit był, no to właśnie... Kokpit, a nie kopkit. Kopkit. No, nie kopkit. Ale też, nie, akurat jeśli chodzi o słownictwo, to u mnie też z tym słabo, bo wiesz, ja już się nie uczę mówić po polsku, więc to jest dla mnie tragedia. A, po rosyjsku. Jezu, co ty masz z tym rosyjskim? Ja nawet nie, prawie, no, znam tylko kilka słów po rosyjsku. No, łagry, wiesz jak jest rozstrzelać, jak Żydzi, jak gaz. Znam tylko, podstawowe na pewno znam słowo. Jedno brzydkie słowo, ale o nim wolę nie mówić. A właściwie to są dwa słowa. Co tu jest za kajf? Sprawdźmy nie, czekaj, to. Ja tu, zostawmy tu znacznik po prostu, wejdziemy tu kiedy indziej. Gdzie były znaczniki, chwila. Dobra, to ja pan nie będę sobie psuł niespodziewanie. No właśnie, nie psuj. Znacznik, dobra. Postawmy, ja planuję przy każdym cave'ie takim jakimś fajnym zostawiać znaczniki. Niech będzie niebieski. Każdy niebieski znacznik to jest cave jakiś. Niezbadany jeszcze. Czekaj, sobie jagody pozbieram. Mogę? Nie, już mam fulla. Gdzie jesteśmy? Co się? A nie, my jesteśmy przy tej wiosce właśnie. Ta, dobra, już wiem gdzie jesteśmy. Bo przez chwilę mi się orientacja porąbała. O, czekaj, linę. Nie, lin już też ma full. Wielkiego drzewa kanibali. Ale ty wiesz o tym, że ten, że jeśli idziemy do jachtu, to trochę zboczyliśmy z kursu. No bo musimy trochę zboczyć. A gdzie ty chcesz? Aha, dobra. Nie u ojca dzieci robić. Ale nie, bo ja zapomniałem, że my nie idziemy stricte do jachtu. Się wystraszyłem, jaszczurki kolejnej. Właśnie. Mi tu w tej grze wszystko w nocy potrafi wystraszyć. Nawet ty byś mnie wystraszył. Teraz tak tylko czekam, aż zaczniesz się wydzierać, bo zobaczysz jakiegoś mutanta. Nie, no mutanty w nocy nie chodzą przecież. Chodzą. Nie. Nie, proszę cię. Ja czekam strasznie na Armsiego, bo wtedy przyprowadzę go tam, gdzie mamy dom i sobie se farmiarkę drzew. A który to był Armsi? Ten wielki, największy... A, z tym, no, ten co z tym walczyliśmy, tak? Nie. Ten co rozwala drzewa z tymi wielkimi. Aha, wieloma łopami. Ale to nie jest największy. Największy to jest. Wiesz. Ten z którym walczyliśmy. Nie, tamten jest najcięższy. Tamten jest najcięższy. Ja płynę bez sprzętu, bo to nie ma sensu. A tu mam nadzieję, że nie ma rekinów. Są. Ale w tych okolicach? Wszędzie. Aha, bo są przecież na plaży, dobra. Super. A ja tu w ogóle jeszcze żaden. Nigdy w The Foreście, ani na żadnym filmie jeszcze nigdy nie widziałem pływającego rekina. Nigdy jeszcze. Ani ja nie spotkałem, ani nie widziałem na żadnym filmie na YouTubie, więc. Też. Zrespię ci kiedyś. Jak zrespisz? Normalnie. Jak ty mi chcesz. Dobra, nieważne. Przedyskutujemy to kiedy indziej. Co ja mam taki. Słaby puls. W sensie. Oho, fokus mam strasznie słaby. Strasznie mi tu wszystko rozmywa. Tobie też? Nie. A nie, bo ty w ogóle nie masz tego aparatu. Że to się mieści z tym aparatem, z tym wszystkim pod do tej jaskini, do tej dziury. Co tu mamy, bo tu? Kurde, robi mi się zimno. Jest tak, tu jest kusza. Ojejku. Tu jest schemat na co? Trumna, kościół, krzyż. A, no to świetnie. Dobra, jestem. Jestem w tej jaskini. Szybko pochodnia. Tutaj. Tutaj nie ma kanibali, co nie? Nie. A mówiłeś, że kusza to w późniejszych częściach rozgrywki. Dobra, mamy strzały do kuszy. Okej, też mam te schematiki. I tu coś jest. Mordo, ja tu coś słyszę. Jest kusza, dobra.
Szymkot. Tak? Ale tu coś jest, ja coś słyszę. Wiem, tylko że obecnie patrzę. No to zawsze tu coś słychać. No więc. A co tu tak słychać? Idziemy po inne schematyki od razu. Nie, no nie chcę wszystkich schematików robić na odcinku. Chciałem jeszcze dzisiaj budować. Ja muszę mieć wieżę. No właśnie, a ja muszę mieć wieżę. Ale to nie musisz mieć chyba od razu. Ale no to ten, bo ja. Z wieży ogólnie będzie taka wielka ty tam wiesz, nie tyrolka, tylko no. No ten żółwioz jazdy do ciebie. Przez całą mapę. Odległy to. Że roller coaster? Tak. To chcesz po roller coastera teraz iść? Nie, roller coaster może zaczekać, bo tutaj pierwsza musi być wieża. No ale to ja nie chcę tego dzisiaj robić. Ja też. Pójdziemy kiedy indziej. Czego ty nie rozumiesz w tym, że chcę wieżę? Ja cię doskonale rozumiem. To był rekin? Tu jest rekin! Fuck! Mówiłeś, że mi jest respić rekina! Nie no, rekin, odpłyń! Odpłyń! Mordo, zostaw! Nie wolno, zostaw! Jejku, ty on mi ponad połowę HP zjadł! Ale jak coś to ja. Jak pójdę po pistolet na flary, to sobie od razu ogarnę ten teren, żeby wiedzieć, gdzie się w przyszłości osiedlić, sobie tam jakiś znacznik postawię albo coś. W takim razie opuszczamy naszą bazę. Skoro Szymkot nie mieszka przy tej głównej wiosce, to nie ma sensu, żebym się osiedlał tutaj, bo tak naprawdę chciałem tutaj ze względu na to, że Szymkot mieszka blisko, a skoro Szymkota tu nie będzie, to myślę, że rozsądnie będzie pójść albo tam pomiędzy naszą bazę i jacht, albo pójść do tego miejsca tutaj. Nie wiem, to już... Kurde, to zostawię na następny odcinek. Do następnego odcinka się już zastanowię i będę wiedział, gdzie się osiedlić. Szczerze, kusza jest kozacka do tego. Na polowania. No i już będę, jak mogę sobie zrobić ten kombinezon. No to rób, proszę bardzo. Ja ci nie zabraniam. Ale ta piła jest teraz pomocna. No fajnie, że zdobyliśmy piłę. To jest kozackie. Trochę wyciszę te dźwięki jakby. No to ja w montażu też jak będę ciął drzewa, to muszę sobie przyciszyć. Dobra, zamknij się kolo, przecież się tak nie zmęczyłeś. Czy ja napój mam pełno? Dobra, jeden napój mogę wziąć. Batoników mam pełno, ale muszę sobie trochę zjeść. Dobra. I alkoholu mogę sobie trochę wziąć. Dwa. Cztery. Dobra. Sześć. Siedem. Dziewięć. Pozbierać wszystko, dziesięć. Co się da. Kamieni mam full. A jeszcze w ogóle nie mam torby na kamienie. Czemu? Skóra dzika. Trzy liny i szmata, dobra. Dobra. Kamieni maksa. Patyków maksa. O, kości, chwila, ja z kości sobie pancerz chcę zrobić. Dobra. Dobra. Dobra, w takim razie zbieram jedzonko jeszcze. Ja wam bardzo dziękuję, kochani, za to, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli wam się spodoba, to wiecie co robić. Łapka w górę, jeśli jesteście nowi, to subskrypcja. Wpadajcie na kanał do Szymkota. W następnym odcinku widzimy się już w nowym miejscu. Będziemy zaczynali budować w końcu, bo tak naprawdę na tym sezonie te pierwsze 5 odcinków to tylko byliśmy w cave'ach, zdobywaliśmy itemy i teraz wreszcie możemy zacząć się budowaniem. Oczywiście dalej będziemy chodzić w cave'y i na przykład zdobywali schematyki na te wieże, tak jak Szymkot bardzo chciał. Pójdziemy, nie wiem czy w kolejnym odcinku, ale w jednym z w kolejnym odcinku będziemy budowali, to po pierwsze. A no, w jednym z kolejnych odcinków na pewno pójdziemy coś poogarnąć. Także cóż, jeśli wam się, a nie, to już mówię, to trzymajcie się, elo!